śpiewamy, arcykapłanie w nowym przymierzu. Uwielbiamy Cię, o Boże pokoju, przez krew Twego krzyża. Ludu kapłański, ludu królewski, zgromadzenie święte, ludu Boży. Śpiewaj Twemu Panu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Kościół dzisiaj, drodzy, poucza nas, że w oczach Bożych miano wielkiego zyskuje właśnie ten, kto służy, a największym jest ten, kto jest niewolnikiem wszystkich. Sam Jezus powiedział, że nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć. Przy ołtarzu jest służba liturgiczna ołtarza, mają tytuł służby, są służącymi. Służą kapłanowi ze względu na Boga. Oni nie są moimi sługusami, chociaż pełnią służbę przy ołtarzu pańskim, czyli zaszczyt. Często nam się może to inaczej kojarzyć, jako coś, co jest związane z niewolnictwem. Każdy z nich przychodzi tu w wolności, dobrowolnie. Nikt ich nie zmusza. I was, drodzy, którzy tutaj też jesteście, przychodzicie w wolności, aby oddawać chwałę Bogu. Tym przy świętej drodzy dziękuję Panu Bogu za dar życia. Szczególnie polecamy Jana, prosząc dla niego o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej dla Jana, który w tym czasie przeżywa 18. rocznicę swoich urodzin. Na początku do tej Najświętszej ofiary uznajemy przed naszym Panem i Królem wszystkie nasze słabości. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi Bogu i ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy,
Jezu Chryste, z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, spraw, aby nasza wola zawsze była Tobie oddana i abyśmy szczerym sercem służyli Twojemu majestatowi przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego sługę cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawności On sam dźwigać będzie. Oto Słowo Boże. Pokaż swą łaskę ufającym Tobie. Pokaż swą łaskę ufającym Tobie. Słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło godne zaufania. Prawo i sprawiedliwość, ziemia jest pełna Jego łaski. Pokaż swą łaskę ufającym Tobie. Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, na tych, którzy oczekują Jego łaski, aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu. Pokaż swą łaskę ufającym Tobie. Dusza nasza oczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą. Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska według nadziei pokładanej w Tobie. Okaż swą łaskę ufającym Tobie. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie, pod każdym względem, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznawali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu.
słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli mu: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twojej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, który ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który ja mam pić, wprawdzie pić będziecie. I chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy usłyszało to 10 pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana, a Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Zapraszam najmłodszych tutaj przed ołtarz. Mogą nawet z rodzicami przyjść. Zapraszam, drogie dzieci. Proszę. Ministrantów, jeżeli się nie boją, mogą również podejść. Nie bez znaczenia ma ten gest przyjścia tutaj do was, tutaj do ołtarza. Z mikrofonem wiedziałem, coś się dzieje. Nie bez znaczenia ma ten gest, ta postawa, gdyż to powoduje, że jesteśmy trochę bliżej siebie, bliżej ołtarza. Służba liturgiczna, którą dzisiaj wywołałem do tablicy na samym początku, ma ten przywilej, że są reprezentacją ludu Bożego, czyli was, którzy są najbliżej kapłana, są najbliżej ołtarza. Centrum mszy, centrum w czasie liturgii, wokół którego się gromadzimy, to jest ołtarz. Oczywiście tabernakulum, które jest tam najczęściej w centrum za ołtarzem, jest miejscem przechowywania Najświętszego Sakramentu. Gdy się tutaj gromadzimy, bo to jest takie naturalne. Chcemy być jak najbliżej Pana Boga, chociażby w tym wymiarze ziemskim chcemy być blisko tego miejsca, gdzie na ołtarzu, drodzy, tutaj, na stole eucharystycznym, wydarzy się największy cud świata, czyli Pan Jezus, obecność Boża, Trójcy Świętej Jedyny, stanie się tutaj rzeczywistością, ukryto pod postacią chleba i wina. Gdzie ten chleb i wino nie będą dla siebie już chlebem i winem, ale będą postaciami, pod którymi ukrytymi jest obecność Boża, duchową. Okej. Okay. Powiedzieliśmy sobie, dlaczego tu się zbliżamy. Dzisiaj w Ewangelii usłyszeliśmy o tym, że dwóch apostołów, jak się nazwali, Weronika? Kuba, czyli Jakub i? Nie Piotrek. Na J. Dzisiaj nawet tak w intencji takiego chłopca też się modli, ma tak samo imię. Tak, Jan, dokładnie. Jakub i Jan przybliżyli się do Jezusa, tak. Tak, pozostała część apostołów została, no i chcieli mieć fory u Pana Jezusa, nie? Panie Jezu, mamy do Ciebie sprawę. Czekaj, hej, chłopaki, słuchaj. Mamy do Ciebie sprawę. Tam Cię obserwują,
już im ciśnienie rośnie, co oni chcą, nie? Tutaj są, podlizują się. Znacie sprawę, wiecie, jak ktoś, niektórzy się podlizują do nauczycieli, tak? Albo młodsze rodzeństwo podlizuje się do rodziców, a starsze tak stoi, normalnie gdzieś tam się zazdrość rodzi trochę, nie? Czyli widzicie, że ten element zazdrości już dawno, dawno, dawno zawsze gdzieś tam się pojawiał. Podeszli do Jezusa i co? No i chcieli mieć u Niego wyjątkowe miejsce. No, Panie, nasz mistrzu, kochany Jezusie, postaw nas jednego po lewej, drugiego po prawej stronie, tak? Jezus zapytał, oj, chyba nie wiecie, o co prosicie. Potem oczywiście tego pragnienia nie odrzucił Pan Jezus, ale wyraźnie im zaznaczył, że nie do Niego należy to, ta decyzja. Ha, no to zaraz, zaraz, jak nie do Pana Jezusa, to do kogo? Przecież On jest Bogiem. Tak? Jest Pan Jezus Bogiem? No jest. No to do kogo ma należeć decyzja? Decyzja do Piłata? Do księdza proboszcza? No nie. Na pewno. Ani nie do papieża. Poczekaj. Poczekajcie. Decyzja, Pan Jezus dlatego to powiedział, bo Bóg jest osobami, Bóg jest w trójcy osób, jako Syn, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Pan Jezus nigdy sam decyzji nie podejmuje, bo jest w relacji, w Bogu. Ta trójca, Bóg nam się objawił jakby na trzy sposoby. I można to tak sobie po ludzku wytłumaczyć, że żadna z osób boskich jakby nie jest oderwana od pozostałych osób. Jest to jeden Bóg w trzech osobach i z Nim są relacje. I sam Jezus jakby nam pokazuje, że oni... Sam takie decyzje nie podejmie. O tak można to wyjaśnić sobie. Dostanie się ono tym, którym zostanie ono przeznaczone. I tyle powiedział. Nie powiedział, kto będzie decyzję podejmował. Tyle wyjaśnił. Trzecia sprawa. Mówiliśmy sobie o przybliżaniu. Zdarza wam się czasami tak, że nabroicie coś w domu, prawda? Nabroiłeś coś ostatnio? No. Ale nie mów co, bo to nie... No nie skarż na niego. Ale dobra, nie muszą tego wszyscy wiedzieć. No, słuchajcie. Zdarzyło wam się czasami coś nabroić. Normalne. Słuchajcie, i starci też potrafią coś nabroić. Zwłaszcza jak przekraczają prędkość na jeden samochodem. No. A potem tylko widzisz za szybą, jak się ruszają takie usta i jest taka złamina, nie? Że zaś się denerwują ludzie. Okej. Okay. Nabroiłeś coś, nabroiłaś. Rodzice to wiedzą. I jak najlepiej ten błąd naprawić? Co trzeba zrobić? Przeprosić. Czyli i co jeszcze zrobić? Przyjść, tak? Tak? Trzeba przyjść do rodziców? Bartek? Tak? Co trzeba powiedzieć? Trzeba przeprosić. Trzeba przeprosić i? Trzeba pójść do spowiedzi. Jest taka głęboka teologia. Dobrze, to już post factum, tak? Trzeba jeszcze przeprosić i jeszcze pójść się wyspowiadać, żeby być wolnym od grzechów. Co jeszcze trzeba zrobić? Pomodlić się. Za kogo? Za rodziców. Za tych, którym wyrzuciłem krzywdę. Okej. Okay. I co powoduje? Weronika, co chciałaś powiedzieć? No i jeszcze trzeba się przytulić do rodziców. No tak, zrobić niedźwiadka, dokładnie. Co jeszcze trzeba zrobić? Dobra, mów. Trzeba się przyznać do tego. Tak, bo przeproszenie łączy się również z przyjęciem winy, tak? Przepraszasz, to jednocześnie przyznajesz się, że no jednak, no, mój błąd. Tak, tak, no wiadomo. To już pomijam, że to już zakładam, że to już jest. Co jeszcze trzeba zrobić? W zamian. Słuchajcie, dzieciaki są mega. One mówią po prostu pięć warunków dobrej spowiedzi, czyli zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Super. Co jeszcze trzeba zrobić? Pomodlić się. Dobrze. Dobrze mówisz. I słuchajcie, przychodzimy do rodziców, przepraszamy jednocześnie. I co powoduje? Bo czy jak na przykład na bałaganie rozrzuciłeś zabawki, tak? Biegałeś, nie byłeś posłuszny. To ci się zdarzyło? Kilka razy. I za każdym razem przychodzisz i przepraszasz. Czy rodzice zawsze przebaczają? Zawsze przebaczą. Dlaczego? I tak właśnie jest właśnie z Panem Bogiem. Pan Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Chodzi o ten gest,
że Pan Bóg ma dla ciebie przebaczenie, ma dla ciebie miłość i miłosierdzie, tylko ty musisz zrobić ten krok i to miłosierdzie przyjąć. To przebaczenie przyjąć, bo Pan Jezus nie przyjdzie tak, ty nie przychodzisz do Niego, On ci, dobra, przebaczam ci i tak dalej, nie? Nie, On musi widzieć, że ty tego przebaczenia pragniesz. To przybliżanie się do Jezusa właśnie pokazuje wam, nam, że Bóg oczekuje od nas również jakiegoś gestu. Przyjdźcie do mnie. Tak jak przyszedł Jakub i Jan, oni pragnęli, oni niczego złego nie pragnęli. Potem Pan Jezus wyjaśnił, tak? Kto by chciał być między wami pierwszym, niech będzie niewolnikiem waszym i tak dalej, nie? Bo Pan Jezus mówi, nie tak będzie między wami. I chodzi o to, drodzy, że w tym wszystkim, w tym przybliżaniu się do Pana Jezusa, my za każdym razem mamy okazję przyjmować Bożą miłość i miłosierdzie. Przebaczenie, za każdym razem. Kiedy będziecie już na tyle duzi, bo niektórzy już mogą korzystać ze spowiedzi, i jak będziecie już na tyle duzi, że będziecie mogli przyjść do konfesjonału i wyznać swoje grzechy, bo już będziecie więcej rozumieli, chociaż widzę, że niektórzy tak już dużo wiedzą, to wtedy będziecie mogli za każdym razem korzystać z tego wielkiego daru łaski, jakim jest spowiedź. Dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Możecie wrócić do swoich rodziców. Powstańcie, proszę, drodzy. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Bóg z Boga, światło i ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca, i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Chrystusowi, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu, przedstawmy nasze potrzeby. Módlmy się za Kościół Święty, aby Jego słudzy przez święte życie owocnie pełnili Jego posłannictwo. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rządzących, aby pamiętali, że są sługami narodu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o powołania kapłańskie i zakonne, aby pomnażała się liczba głosicieli Ewangelii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za Jana. Dziękując za dar życia, prośmy dla niego o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych, aby Bóg dopuścił ich do liturgii niebieskiej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas tu obecnych, abyśmy w miarę możliwości zabiegali o dobro Ojczyzny. Ciebie prosimy. Wysłuchaj. Chryste, Synu Człowieczy, który doświadczyłeś trudu i cierpienia ludzkiego życia, przyjmij nasze pokorne modlitwy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Wszyscy głos przybytku woła we mnie.
mnie źródło szczęścia, ja orzeźwię was i ocierać będę od płynący z czoła i ziemskiego znoju nam osłodzę czas. Opójdźmy wszyscy z pokłonem, ofiarę serca rzekniemy. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Twojego imienia na pożytek nasz i całego Kościoła. Miłosierny Boże, daj nam z prawdziwą swobodą ducha pełnić służbę przy Twoim ołtarzu. Niech ofiara, którą składamy, mocą Twojej łaski oczyści nas z grzechów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie, i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem i chwalił Ciebie w Twoich dziełach. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie, z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia, i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. 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 Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego śmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Ratuj nas, ratuj, o
Pana, albowiem usłyszał głos mego błagania, bo skłonił ku mnie swe ucho w dniu, w którym wołałem. Oplotły mnie więzy śmierci, dosięgły mnie pęta otchłani, ogarnął mnie strach i udręka, ale wezwałem imienia Pana. Panie, ratuj moje życie. Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezmę imienia Pana. Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezmę imienia Pana. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech owocny dla nas będzie udział w Eucharystii, która daje nam przedsmak nieba. Niech nam wyjedna pomoc w życiu doczesnym i przysposobi do życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Drodzy, jeszcze usiądźcie, ogłoszenia duszpasterskie. Po tej mszy świętej, drodzy, będzie katecheza dla dzieci komunijnych. O 14:00 dzisiaj w naszej parafii msza święta i rejonowy dzień wspólnoty ruchu Światło-Życie. Z tej racji wyjątkowo dziś, drodzy, nie będzie tutaj w kaplicy nabożeństwa różańcowego, dlatego zachęcamy do odmówienia go sobie w domu, we wspólnocie rodzinnej lub indywidualnie. Dzisiaj również o 19:00 spotkanie kandydatów do bierzmowania. Rodziców dzieci komunijnych zapraszamy na spotkanie formacyjne dziś o 18:00. Przypominamy również o spotkaniu w środę o 19:30. Nabożeństwa różańcowe w naszej parafii, poniedziałek, wtorek i środę po mszy wieczornej, czwartek, piątek, w sobotę po mszy porannej i w niedzielę z wyjątkiem dzisiejszej o godzinie 16:30. Adoracja Najświętszego Sakramentu we wtorek po mszy wieczornej do 21:30, w środę o po mszy świętej porannej również do 21:30. We wtorki, drodzy, po mszy świętej wieczornej dyżur modlitwy wstawienniczej, a o godzinie 19:00 spotkanie biblijne. Drodzy, w ramach roku świętego Józefa, tu już w tydzień temu ogłaszaliśmy, przypominamy, parafie naszego dekanatu pielgrzymują każdego 19 dnia miesiąca do kościoła świętej rodziny na Biskupinie, który jest kościołem jubileuszowym. Pielgrzymka naszej parafii będzie w najbliższy wtorek o 19 października. O godzinie 18:00 w kościele świętej rodziny będzie msza święta. Będziemy się modlić za wszystkie rodziny naszej parafii. Bardzo serdecznie zapraszamy. W czwartek, drodzy, o 19:00 spotkanie modlitewne. W każdy piątek, drodzy, jak w każdy piątek, o godzinie 18:00 kompania Jonatana zaprasza dzieci i młodzież na mszę świętą i modlitwę uwielbienia. Kandydatów do bierzmowania, którzy rozpoczynają swoje przygotowanie, zapraszamy na spotkanie za tydzień, w niedzielę, o godzinie 19:00. Z racji roku rodziny, drodzy, w naszej parafii organizujemy seminarium odnowy rodziny. Spotkania odbywać się będą przez 6 kolejnych niedziel. W ramach seminarium będzie msza święta o 12:30, katecheza i rozmowy w grupach. W tym czasie będzie zapewniona opieka dla dzieci. Pierwsze spotkanie za 2 tygodnie, 24 października. Homilię wygłosi ojciec Mateusz Kosior, a pierwszą katechezę wygłoszą państwo Monika i Marcin Gomułkowie. Już tradycyjnie, drodzy, w Wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych w niedzielę 31 października odbędzie się bal i parada Wszystkich Świętych. Plan na ten rok, ze względu na to, że jest to niedziela, będzie trochę inny, a mianowicie o 17:00 Eucharystia, o 18:00 parada Wszystkich Świętych. Zachęcamy tutaj wszystkich uczestników, nie tylko dzieci,
ale również młodzież i starszych, aby się ubrać w stroje postaci świętych. W tych strojach przychodzimy na mszę świętą, już można być na mszy świętej, a o godzinie 19 poczęstunek dla uczestników parady i bar dla dzieci. Wyrusz w drogę ku pełni życia jest to hasło, które rozpoczyna cykl spotkań, na które od wtorku 9 listopada zapraszamy osoby w wieku 55 i wyżej. W miłej atmosferze, przy zdrowej przekąsce będziemy rozmawiali o sprawach ważnych dla osób dojrzałych, o tym na przykład jak prowadzić swoje zdrowy tryb życia, czy o jak radzić sobie z różnymi wezwaniami wieku dojrzałego i inne podobne tematy. Szczegółowe informacje na stronie internetowej parafii, na tablicy ogłoszeń oraz na ulotkach. I drodzy, ogłoszenie Rady Osiedla. Liderzy i Rada Osiedla składa serdeczne podziękowanie mieszkańcom osiedla Wrocław-Swojczyce, Wojnów, Strachocin za zaangażowanie w tegoroczny wrocławski budżet obywatelski. Udało się nam wspólnie pozyskać kolejne fundusze na kolejny projekt na osiedlu. Serdecznie dziękujemy. I drugie ogłoszenie Rady Osiedla. Przypominamy mieszkańcom osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów, że w dniu dzisiejszym, w niedzielę 17 października, wybieramy Radę Osiedla na nową kadencję. Wybierzemy osoby, które będą wspierać mieszkańców przez kolejne 5 lat. Głosowanie odbywa się w Szkole Podstawowej nr 53, jest to numer, okręg nr 1, oraz w okręgu nr 2 przy ulicy Swojczyckiej 118. Głosowanie trwa od godziny 8 do 20 tylko w dniu dzisiejszym. Ostatnie ogłoszenie, drodzy, przy wyjściu z kościoła, z kaplicy możemy spotkać dziewczyny, skautki, które zbierają fundusze z racji dzieło Nowego Tysiąclecia, o którym czytaliśmy w liście pasterskim 2 tygodnie temu. Fundusze są przeznaczone, przypominam, dla ubogiej młodzieży z ubogich rodzin, z ubogich miejscowości. Jest to żywy pomnik świętego Jana Pawła II. Jest to jego pragnienie, które już trwa ponad 20 lat. Niech ono trwa, drodzy. Za wszelką ofiarność składamy wam, drodzy, serdeczne Bóg zapłać i waszą wrażliwość, która wiąże się właśnie z tym, że dbamy również i o takich ludzi. Wam wszystkim, drodzy, życzymy spokojnej, błogosławionej niedzieli. Tak, korzystajcie z pogody, piękna, żeby na spacery. Dbajcie o relacje, a jak są jakieś złe relacje, to próbować je naprawiać. Macie tylko siebie, drodzy, w swoich rodzinach. Kiedyś świętej pamięci ksiądz Jan Twardowski powiedział, to na pewno znacie, spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. Mówię to na kanwie, drodzy, takich moich doświadczeń ostatnio, których gdzieś tam tracą ludzie najbliższych w bardzo młodym wieku. No i myślą o tym. Dużo siły wam życzę, zdrowia i wytrwałości na dalsze dni waszego życia. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu.